Śmieszne z nazwy, a poważne w skutkach. Jak zaplanować pogłębianie orki? O ile mogę pogłębić orkę i kiedy nie powinienem tego robić? Co mam zrobić z takim polem jak to, kiedy już wiem, że zaorałem za głęboko i wyorałem martwicę? W jaki sposób pług może nam pomóc przy wymieszaniu zalegających herbicydów, bo na przykład coś na jesieni poszło nie tak? I dlaczego czasami ma sens walenie podłoża, na przykład tego po pieczarkach, na zaorane już pole pod rośliny i jarę? O tym wszystkim będzie w niedzielnym materiale poświęconym tematowi bardzo prostemu i jednocześnie bardzo trudnemu, a więc temu, w jaki sposób planujemy i w jaki sposób pogłębiamy dotychczasową głębokość, jeżeli chodzi o pług. O tym wszystkim na hektarwiedzy.pl. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia w niedzielę. Moi drodzy, dzisiaj chciałem się z Wami podzielić pewnymi prostymi przemyśleniami, bardziej związanymi niż z rolnictwem, niż nam się wszystkim wydaje. Przemyśleniami, które są związane z kalendarzem. Nie ma co ukrywać. Dzisiaj mamy 4 listopada i równo za tydzień jest 11 listopada. Święto odzyskania niepodległości przez Polskę. I dzisiaj bardzo bym chciał, abyśmy wszyscy, ci, którzy nie wiedzą albo ci, którzy zapomnieli, pamiętali i zrozumieli jedną kwestię. Bardzo wiele różnych emocji jest w Polsce związanych z Marszem Niepodległości, z jego uczestnictwem. Bardzo często wiele osób decyzyjnych w tym kraju przez dziesięciolecia te marsze podciągało pod siebie, uważając, że jest to marsz poparcia dla rządu, dla władzy, uważając, że jest to marsz, który tak naprawdę pokazuje, że mamy w Polsce nacjonalistów, kiboli i wiele tych innych środowisk, które się próbuje zawsze czy to ośmieszyć, czy skrytykować, nieważne, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć jedną rzecz. Jako człowiek, który przez wiele lat oglądał marsz z telewizji, aż w końcu odważyłem się, pojechałem i dzisiaj mogę Wam powiedzieć po prostu, że byłem na Marszu Niepodległości już 3 razy i miałem to szczęście i tą okazję, że byłem też na nim w czasie 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości, wtedy, kiedy było tam te 250, a może i więcej tysięcy ludzi. Kochani, chciałem, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Marsz Niepodległości to nie jest marsz poparcia dla rządu. To nie jest też marsz krytyki rządu. To nie jest marsz kiboli. To nie jest marsz psycholi. Marsz Niepodległości 11 listopada każdego roku to jest marsz, to jest przemarsz, to jest pochód Polaków. Ludzi, którzy, chociaż nawet mogą nie pamiętać tego, to wiedzą, jak ważna jest wolność w danym społeczeństwie. I dzisiaj zawsze to powtarzałem, że trzeba się zastanowić, i to jest też pytanie do Was, do nas wszystkich, czy większą porażką jest to, że w Polsce ten marsz jest i jeszcze nie upadł, czy większą porażką jest to, że tylko w Polsce praktycznie ten marsz jest taki duży, bo w wielu krajach rozwiniętych, na przykład w Europie, takiego czegoś już nie ma. Odpowiedzcie sobie na to pytanie sami, co myślicie i co uważacie. Bo ja wiem jedno, idąc na marszu, nie widziałem lejących się kiboli, ale widziałem ojców z synami, idącymi za rękę. Idąc na tym marszu, nie widziałem setek tysięcy nacjonalistów, ale widziałem matki z dziećmi, idące z wózkiem, których nikt palcem nie dotknął. Idąc na tym marszu, widziałem całe rodziny z flagą w ręku i nie miało to nic z przejawem agresji. Nie miało to nic wspólnego z polityką, nie miało to nic wspólnego z obgadywaniem, okłamywaniem, nagadywaniem. Miało to wspólne tylko jedną rzecz. Ci ludzie tam czuli się przez tą chwilę jak rodzina. Oni szli niezależnie od tego, czy przyjechali z Kurpi, z Podhala, z Pomorza, czy przyjechali z wschodniej Polski, czy z zachodniej, czy jechali na ten marsz godzinę, czy przyjechali rowerem, czy jechali 6 godzin pociągiem, bo takich ludzi też spotykałem na tym marszu. Ale ci wszyscy ludzie przez te kilka godzin czuli się jak rodzina. I teraz dlaczego wracam do tematu rolnictwa? Bo żeby być rolnikiem w Polsce, trzeba mieć ziemię. Ta ziemia, chociażby to pole za mną,
ona jest w Polsce. Ona leży w Polsce i należy do Polaków. I zawsze powtarzam i będę powtarzał, że w rolnictwie też nie możemy o tym zapomnieć. Żeby być rolnikiem w Polsce, żeby robić to, co się lubi, to, co się kocha, czy to, co się chce, różnie to w życiu jest, tak? Czy to, co po prostu się wykonuje zawodowo od dziesięcioleci, trzeba mieć świadomość, że byłoby dobrze, żeby to było cały czas w Polsce, żeby to było cały czas u nas i że to nie jest stan dany nam na zawsze. Bo już świętej pamięci nasz papież powtarzał, że demokracja, ale też wolność, niepodległość, to nie jest stan trwały, stan stały i to nie jest coś, co jest nam dane na zawsze. O to się dba. Dla mnie to, że nie krytykuję marszu, to, że byłem tam i widziałem, to, że widziałem tych wspaniałych Polaków, z którymi czułem się przez tą chwilę jak rodzina, chociaż ich nie znałem, dla mnie to było pokazanie, że w Polsce jest dużo ludzi, którzy o tym wiedzą. Nawet jeżeli nie pamiętają trudnych czasów, to wiedzą, że to nie jest nam dane na zawsze. I tu moja ogromna prośba. W temacie nadchodzącego Marszu Niepodległości nie dajmy się dzielić. Nie idźmy dlatego, że idziemy przeciwko komuś, tylko idźmy dla nas, dla naszych następców, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Bo przez ten jeden krótki fragment dnia, przez tą jedną część, idąc tam, jeżeli chcecie tam pójść, bo nie musicie, to jest każdego decyzja, możemy pokazać, że my tu jesteśmy, że to jest Polska, że my pamiętamy, że nie było nas kiedyś na mapie, że chwała Bogu, że tam wróciliśmy i że mamy nadzieję, że ten stan będzie trwał. Bo Marsz Niepodległości, jak doskonale wiecie, to są miliony różnych emocji i każdy ma prawo do swojego zdania. Ale dzisiaj chcę prosić wszystkich nas o jedno, żebyśmy na temat marszu nie kłamali, nie wymyślali, żebyśmy go nie upolityczniali, żeby nie było tak, że ja idę, bo popieram tą partię, a ty nie idziesz, bo popierasz tą partię, bo to jest nieprawda. Tam nie ma takiego podziału. Marsz się dzieli na ludzi, którzy w nim idą i którzy w nim nie idą. I to jest koniec tematu. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Zupełnie inaczej ogląda się marsz z poziomu telewizora, czy też internetu, czy też telefonu, jak zwał, tak zwał, a zupełnie inaczej wygląda to, gdy tam się idzie. Bo jeszcze raz powtarzam. 11 listopada marsz w Warszawie to nie jest święto psychopatów, to nie jest święto kiboli, to nie jest święto ludzi chorych na głowę, to nie jest święto ludzi wyrwanych, oderwanych od rzeczywistości, to nie jest święto ludzi popierających obecną czy poprzednie władze. To jest święto nas wszystkich, Polaków. Każdy z nas ma do tego prawo i każdy z nas ma prawo chcieć kiedykolwiek tam pójść. Jeżeli nie, to po prostu nie. Ale tak jak mówią to coraz częściej publicyści w Polsce, nie dajmy się także w tym temacie dzielić, bo to jest chore. Marsz jest Polaków. I tym akcentem chcę zakończyć tą wypowiedź. Rolnicy to też Polacy. My też możemy tam być. Każdy niech decyduje sam. Ale nie kłóćmy się w tym temacie, bo kłótnie na temat naszej niepodległości nam na pewno służyć nie będą. Jeśli chcesz zobaczyć to, że Bóg nie jest tylko narzędziem do orania i że sama orka może zdziałać cuda i że możemy pługiem bardzo wiele sobie pomóc, zwłaszcza tam, gdy mamy tą metodę sprawdzoną i wypraktykowaną, to obejrzyj w niedzielę o 8 rano kolejny wykład na hektarwiedzy.pl, na który Ciebie serdecznie zapraszam. Kłaniam się nisko, Hektar Wiedzy i do zobaczenia w niedzielę o 8 rano.